No i co? I żarty się skończyły, moi drodzy. To jest ten dzień, w którym zaczynamy walkę w barażach o Euro 2024. Specjalny prezent od sponsora kanału Betfan. Z kodem NGNW10 bądź po kliknięciu w link pod filmem otrzymujecie bonus nawet do 200%, a do tego dostajecie 10 zł free betu. Uwaga, teraz najlepsze. Nie ma żadnych warunków obrotu. Mówię, zaczynamy walkę i mówię zawsze, że my mamy do rozegrania mecze barażowe, ponieważ w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli, że my z tą słabą Estonią mielibyśmy odpaść. Jest dzisiaj czwartek, oglądacie to w czwartek, albo oglądacie to później. W każdym razie ja to kręcę i wrzucone jest na kanał przed meczem pierwszym Polska-Estonia. I jeżeli my po tym meczu odpadniemy z baraży o Euro 2024, to według mnie Michał Probierz ma jedyne wyjście, a mianowicie podać się do dymisji, bo przegrać z Estonią w barażach to będzie jedna z największych kompromitacji biało-czerwonych w XXI wieku. Ja w ogóle nie dopuszczam do siebie takiej myśli. Zresztą kursy na Betfanie pokazują, kto tu jest faworytem zdecydowanie. Proszę bardzo, ja nawet przed tym meczem barażowym zacząłem rymować. Dzisiaj chciałem, żebyśmy się zastanowili nad tym, kto zostanie, właściwie jacy będą bohaterowie reprezentacji Polski w tych meczach barażowych. Tak jak mówię, walimy Estonię i gramy z Walią albo Finlandią. Który z tych piłkarzy, z naszych biało-czerwonych, będzie bohaterem, zostanie tym, którego będziemy nosić na rękach i będziemy mówić mu, to dzięki tobie mamy to Euro 2024. Ja mam pięciu. Pięć nazwisk, za chwilę poznacie w tym filmie, które wytypowałem. Według mnie to oni muszą na swoje barki, na swoje plecy wziąć po prostu tą odpowiedzialność i ruszyć na boisku do przodu. I to oni, mam nadzieję, poprowadzą naszą kadrę do tego wymarzonego dla nas wszystkich kibiców turnieju. Bo musimy jechać, no słuchajcie, turniej ogląda się od razu inaczej, kiedy gra na nim reprezentacja Polski. Ja mam pięciu takich potencjalnych, według mnie, tych, którzy mogą zostać bohaterami tych baraży. Chciałbym, żebyście wy w komentarzach podali kilka nazwisk od siebie. Myślicie, że kto wystrzeli w tych barażach? Kto poprowadzi biało-czerwonych do sukcesów? No dobra, to słuchajcie, to piszecie komentarze, ale najpierw zapoznacie się z tymi moimi nazwiskami przygotowanymi przeze mnie. Słuchajcie, znowu ten wstęp jest za długi, zdecydowanie pewnie dłuższy niż przemowa Michała Probierza przed meczem z Estonią, dlatego już przechodzimy do sedna. Jedziemy z nazwiskami potencjalnych bohaterów reprezentacji Polski w barażach. Numer 1 Mati Kasz. Panie Gotówka, czas na pobudkę. I mam tu oczywiście na myśli reprezentację Polski, ponieważ ostatnio w Aston Villa uśmiechnięty Mati gra w Premier League prawie wszystko, od deski do deski. A jak przyjeżdża na zgrupowanie, to jest bida z nędzą. Kasz po prostu nie daje reprezentacji tego, co miał dawać, tak jakby dostosowywał się do niezbyt wysokiego poziomu reszty drużyny. Jakby te swoje umiejętności z Premier League zostawiał w Anglii, a na zgrupowaniach kadry odpalał tryb pod tytułem Ekstraklasa. No nie tak to miało wyglądać. To miał być jeden z motorów napędowych tej naszej kadry. Początki były obiecujące, ale im dalej w las, dlatego panie Kasz, wierzę, że te baraże to będzie ten moment. Najpierw Estonia, a potem ktoś z dwójki Walia Finlandia. W końcu pokazujesz pan to, co znamy z boisk angielskich. Chcę zobaczyć taką właśnie jakość. Numer 2 Jakub Moder. Tak, wiem, że Kuba wraca do gry po ciężkiej kontuzji, ale przecież ostatnio w meczu z Nottingham Forest przebywał na boisku już 76 minut. Na miejscu Probierza wystawiłbym Modera w pierwszym składzie, bo to jest piłkarz, którego brakuje tej kadrze w środku pola, co zresztą było widać, jak go nie było. Facet, który zna się na robocie zarówno w defensywie, jak i ofensywie, potrafi regulować tempo gry, a Probierz miota się i wpada na jakieś genialne pomysły pokroju Dziczek czy Romanczuk, a to według mnie nie tędy droga. To nie są realne wzmocnienia tej kadry. Dawać Modera, wszyscy wiemy, na co tego chłopaka stać. Moim zdaniem z nim ten środek pola może zupełnie inaczej funkcjonować. Numer 3. Sebastian Szymański. Bo jak nie teraz, to kiedy? Sebastian w końcu musi zacząć grać na miarę swoich możliwości, bo do tej pory w reprezentacji 30 meczów, 2 gole i 3 asysty. Śmieszne liczby. W porównaniu do tego, co wykręcił ostatnio w Fenerbahce. 46 meczów, 12 goli i 14 asyst. No jest różnica, nie? Ostatnio Seba nam się troszkę w tej Turcji zaciął i może to jest jakaś nadzieja. A dlaczego? Bo jak mu szło w Fenerbahce i przyjeżdżał na kadrę, to nic nie grał. Więc może teraz będzie na odwrót. Oby. Zobaczyć tego Sebastiana z Turcji w reprezentacyjnych barwach, to byłoby coś.
No i naszym napastnikom żyłoby się zdecydowanie łatwiej. No to jak już jesteśmy przy napastnikach, numer 4 Krzysztof Piątek. Ależ to się w świecie piłki wszystko szybko zmienia. Dopiero co były śmiechy z Piątka, który nawet w Turcji nie potrafił skierować piłki do bramki rywali, a tu nagle Pio miał mocne zakończenie starego 2023 roku i mocny początek nowego 2024 roku. No chociażby ten hat-trick z konia sporem. Jak najbardziej zasłużone powołanie do reprezentacji, według mnie Piątek powinien wyjść w pierwszym składzie na taką Estonię u boku lewego. Bo tu nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba walić bramki. A Pio na takich słabiaków wydaje mi się po prostu wyborem idealnym. W tej kadrze strzelał gole Macedonii, Finlandii, San Marino. To miałby Estonii nie strzelić? Dawać go do składu. A na podmiankę zawsze jest Buksa i jak coś znajdujący się obecnie chyba w największym kryzysie spośród kadrowych napastników, Świderski. Numer 5. Kamil Grosicki. No to teraz niektórzy pewnie powiedzą, czy ty, Lipiński, upadłeś na głowę? Powiem szczerze, ja takim Grosikiem to bym wyszedł w pierwszym składzie na Estonię, mówię serio. Grosicki w tym sezonie jest motorem napędowym Pogoni, która z różnym skutkiem walczy o Mistrzostwo Polski. 25 meczów, 11 goli, 11 asyst. Mocarne liczby. Przecież on jest idealny, żeby pobawić się, pościgać z tymi estońskimi obrońcami, narobić wiatru, szczególnie, że oni tam żadnych wielkich piłkarzy nie mają. Dać się wyszaleć Grosikowi, narzućmy im od początku tempo, nie czekajmy, niech sunie atak za atakiem, a jak już będzie 2-0, to wtedy Kamil może sobie zjechać do bazy, odpocząć na ławeczce, tak w 60 minucie, on jest rocznik 8-8, coś o tym wiem, musi już człowiek w tym wieku odpoczywać. I tak sobie myślałem jeszcze, żeby dodać jedno nazwisko, a mianowicie Nikola Zalewski, no ale ostatnio Nikola Zalewski w Romie, no to tak nie za dużo gra, nie za często łapie jakieś minuty, ta jego gra już się wydawało, że pod batutą De Rossiego jest fajnie, zaczyna łapać jakiś rytm, zaczyna się coś dziać, że może będzie zawodnikiem pierwszego składu, może w końcu ta jego kariera zacznie nabierać rozpędu, a tu nagle znowu coś siadło. A szkoda, no bo przecież on w ostatnich tych meczach reprezentacji Polski to właśnie Zalewski był tym zawodnikiem, który dawał jakąś nadzieję, że w tej kadrze, w tej drużynie może być lepiej, może dziać się lepiej i te mecze barażowe mogą wyglądać dobrze. No nie dodałem Zalewskiego, ale też po cichu oczywiście trzymam kciuki za naszego Polaka z Romy. Oczywiście za każdego polskiego zawodnika trzymam kciuki i mam nadzieję, że my tą Estonię to w ogóle tak zdmuchniemy. No i podejdziemy do tego meczu z Walią naładowani. A dlaczego mówię z Walią? Bo po prostu nie wierzę, że mielibyśmy grać z Finlandią. Jeżeli okaże się, że będziemy grali z Finlandią, to dla mnie będzie to osobiście bardzo duża niespodzianka. Ja od początku, jak tylko były losowane te baraże i było wiadomo, z kim będziemy grać, to od początku stawiałem na to, że to będzie jednak ta Walia. Jednak Walia w Cardiff, to będzie męka, będzie ciężki mecz, ciężki bój. Ale my nieraz to Cardiff zdobyliśmy i mam nadzieję, że zdobędziemy i tym razem. Ale to przed meczem z Walią ewentualnym to się jeszcze spotkamy, nie? A później po meczu to przegadamy pewnie mecz z Walią, już ciesząc się z oby tego awansu na Euro 2024. Znowu się rozgaduję, znowu jestem taki natchniony tym duchem reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że dzisiaj w czwartek o 20:45 zacznie się naprawdę dobry mecz w wykonaniu reprezentacji Polski, że wygramy tak stanowczo. Podkreślimy to, że jesteśmy dużo lepszą reprezentacją od Estończyków. Wygramy to i później już pojedziemy na starcie z Walią, bo tak jak mówię, w Finlandię to nie wierzę. I będzie dobrze. Trzeba trzymać kciuki. Panie Michale, ja pana nie będę krytykował. Poczekamy na koniec tych baraży i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczyska.